Jak szybko i skutecznie zapamiętać to, co chcesz powiedzieć? Zdradzam techniki pamięciowe, które pomagają mi przyswoić tekst przed przemówieniem publicznym. Na przykład można coś powtarzać bez ustanku, tak jak ja powtarzam. Subskrybuj ten kanał, udostępnij, polajkuj, zostaw komentarz, jeśli masz jakiekolwiek pytania. Ale samo powtarzanie nie zrobi roboty. Zaraz opowiem o tym, jak ugryźć temat, żeby Twoja pamięć nie wywinęła Ci orła w najbardziej stresującym momencie, gdy słucha Cię wiele uszu. A tak swoją drogą, jeśli uznasz, że komuś może się przydać ta wiedza, nie wahaj się, aby przesłać ten film dalej. Nazywam się Emilia Czekała, jestem konferansjerką na przeróżnych imprezach, koncertach czy galach. Rzadko moje prowadzenie opiera się na improwizacji, częściej na przygotowanym tekście, który mam sprzedać tak, aby wydawało się, że mówię prosto z serca, jak gdyby na bieżąco w danej chwili spływała na mnie boska inteligencja i opowiadam o ciekawostkach, które akurat przepływają przez moją świadomość. A prawda jest taka, że lecę z czachy to, co gruntownie przemyślałam i spisałam sobie odpowiednio wcześniej. O tym, jak to wszystko działa, opowiadałam już w pierwszym odcinku, kiedy jeszcze nie miałam tego czaderskiego mikrofonu i dopiero zaczynałam czuć się swobodnie przed kamerą, ale znajdziesz tam mnóstwo ogólników o przygotowywaniu się do przemówień publicznych, które gorąco polecam. Jeśli Ci to umknęło, wysyłam polecajki, będą one mniej więcej gdzieś tutaj. Najważniejsze w zapamiętywaniu czegokolwiek, co sprawia nam trudność, to zabawa w skojarzenia. Bawimy się. Łatwiej przyswoisz sobie coś, do czego dorobisz jakąś swoją historię, albo znajdziesz punkt zaczepienia. I tu pragnę przypomnieć, że ucząc się tekstu, uczymy się jego treści i jego znaczenia, a nie każdego pojedynczego słowa z osobna. Ale są wyjątki. Kiedy? No na przykład, kiedy chodzę po pokoju i uczę się tekstu i gadam, i okazuje się, że się zacinam i muszę wrócić do kartki. I są momenty, kiedy za każdym razem zaczynam się plątać, bo czasem jest tak, że spiszę sobie coś pięknie w jednym prostym zdaniu, a później podczas improwizacji tworzy się z tego jakaś sienkiewiczowska, skomplikowana powieść przerywana mało sienkiewiczowskimi. No i wtedy już wiem, że to jedno zdanie będzie bezpieczniejsze, gdy nauczę się go słowo w słowo. Ale jak się do tego zabrać? Najważniejszy jest pierwszy wyraz, bo to zwykle on pozwala nam się odepchnąć i lecieć z całym zdaniem dalej. Ale najpierw zapamiętaj, jakie znaczenie miało zdanie przedtem, żeby tam sobie zostawić taką mentalną czerwoną chorągiewkę. W tym miejscu zaczynasz tekst, którego uczyłaś się słowo w słowo. I potem lecisz od tego pierwszego wyrazu, który daje Ci kopa. Na przykład to jest tekst, który mówiłam przed chwilą. Załóżmy, że miałam problem z przejściem z jednego do drugiego zdania i za każdym razem wymyślałam jakieś poplątane bzdury, zamiast powiedzieć prostym jednym zdaniem. I są momenty, kiedy za każdym razem zaczynam się plątać, bo czasem jest tak, że spiszę i tak dalej. Przypominam, że pierwsze słowo z brzegu jest kluczowe, ale jak je zapamiętać? Tutaj musisz poprosić o pomoc swoją wyobraźnię i swoją kreatywność. Każdy będzie miał swoje własne skojarzenia. Im bardziej osobiste, tym lepiej. Warto nauczyć się je tworzyć. Na przykład jeśli chodzi o słowo momenty. Tutaj przypomina mi się utwór Darii Zawiałow. I przypominam sobie, jak ostatnio siedziałam w samochodzie i wydzierałam się na całe gardło. Dzięki temu, mówiąc tekst, od razu przenoszę się do mojego auta. Zakodowałam sobie, że wcześniejsze zdanie mówiło o zacinaniu. I tutaj oczami wyobraźni widzę moją kurtkę, całkiem konkretną kurtkę, gdzie zacina się zamek. Później z kolei mam mówić o plątaniu. A że niedawno byłam na łodzi ze znajomymi, to przypominam sobie, jak mój mąż musiał zaplątać linę, aby zacumować tę łódź. A zatem mamy kurtkę, mamy łódź, a co za tym idzie, mamy zacinanie i mamy plątanie. A że wiem, że przed tym zdaniem o plątaniu zawsze się plątam, to zapamiętałam też jego początek. I tutaj wjeżdża piosenka Darii Zawiałow. Krótkie są momenty,
czyli co dzieje się w mojej głowie, kiedy mówię ten tekst, przedstawię to obrazkowo. Czasem się zacinam i muszę wrócić do kartki. I są momenty, kiedy za każdym razem zaczynam się plątać, bo czasem jest tak, że spiszę i tak dalej. Rekordzista świata w technikach pamięciowych Marcin Kowalczyk powiedział, że dla mózgu nie jest ważne to, jak długo widzi jakąś informację, a ile razy ją powtórzył. Skojarzenie pomaga, bo jeśli coś skojarzysz, to mózg pamięta, że w ogóle to powtarzałeś. Więc powtarzanie jest koniecznością, ale nie bezmyślne powtarzanie. Dlatego ja nieustannie mówię o tym, że przed tak zwanym wykonem musisz łazić po pokoju i gadać i powtarzać. I mieć nadzieję, że w domu pomylisz się w absolutnie każdym newralgicznym momencie, bo wówczas wyćwiczysz go podwójnie i będziesz w pełnej gotowości, gdy dojdzie ten wredny element stresu. Sprawy techniczne. Nie bez kozery mówię o chodzeniu po pokoju podczas powtarzania tekstu. W ruchu zapamiętujesz lepiej, dzięki ruszaniu się aktywizujesz mózg. No a poza tym, nie ucz się człowieku na głodniaka. Sprawdziłam to. W głodzie nic, ale to nic nie wchodzi do mojej makówki. Ale już kromka chleba i już zaczyna chłonąć jak gąbka. To naprawdę aż tak istotne. Co jeszcze pomaga szybciej zapamiętywać? Przynajmniej mi. Fakt, że uczę się swojego autorskiego tekstu. Gdy czasem organizatorzy proszą mnie, aby mówić dokładnie taki tekst, jaki mi wręczą, przyznaję, że trudniej mi go zapamiętać. Dlatego często staram się go choćby minimalnie zmienić, żeby był trochę bardziej mój, żeby było mi z nim wygodniej. Dlatego jeśli uznasz, że łatwiej Ci będzie zatrudnić kogoś innego, aby napisał Ci ten tekst, przygotował go, bo tej osobie idzie to szybciej, ma łatwość, no to możesz się zdziwić, możesz zrobić sobie kuku, ponieważ może się okazać, że będziesz mieć problem z zapamiętaniem tego obcego tekstu. Na dziś to tyle. Miało być więcej przykładów, ale jak zwykle się rozgadałam. Być może zrobię na ten temat jeszcze jeden odcinek, zobaczymy. Jeśli nie subskrybujesz mojego kanału, to niezmiennie Cię do tego zachęcam. Co tydzień nowy odcinek. Do zobaczenia, niech pamięć będzie z Tobą.